Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym teście. Prawdopodobnie trafiliście na ten film, ponieważ chcecie kupić pierwszy swój rower tego typu, albo zastanawiacie się, który rower wybrać z tych trzech. Engue Engine Pro to środkowy model mający już pełne zawieszenie w odróżnieniu do EP2 Pro. Jest też tańszy niż Engine Pro, ponieważ ma trochę mniej bajerów. Być może jest to złoty środek, ale czy wart 5000 zł? Zobaczymy to w tym filmie, także zapraszam do oglądania. Trochę już się chłodno robi, nadeszła jesień, ale my nie o tym. Zaczynamy od konkretów, czyli napędu elektrycznego. W tylnym kole silnik ma 250 W mocy znamionowej. Według mnie ma więcej mocy, bo jest bardzo zrywny. W porównaniu do droższego Engine Pro nie ma tutaj czujnika siły nacisku na korby, więc rower wspomaga wtedy, kiedy wyczuwa, że kręcicie pedałami. Całe szczęście reakcja tego roweru jest dosyć szybka, bo wystarczy niecałe 1,5 obrotu korbą i ten rower już wspomaga. Ponieważ tego czujnika siły nacisku na pedały nie ma, nieważne czy kręcimy szybko, czy wolno, mocno, czy lekko, ten silnik wspomaga tak samo do określonej prędkości ograniczonej trybem wspomagania. Mamy tu 5 trybów. Na pierwszym rower wspomaga do prędkości 14 km na godzinę, na drugim do 17, na trzecim do 20 km na godzinę, na czwartym do 22 i na piątym maksymalnie do 25. 25 km na godzinę to jest maksymalna prędkość, do jakiej wspomaga ten rower. I tak jak we wszystkich praktycznie rowerach Engue było, można odblokować ten silnik i jechać no, do tylu ilu można. Tak? Na tym samym silniku prawdopodobnie dałoby się jechać 40 km na godzinę, tylko że przez regulację Unii Europejskiej nie ma już możliwości, żeby to obejść. Po prostu pytałem, czy mogę jakoś odblokować ten silnik, tak jak się normalnie to robi w kontrolerem w ustawieniach. Nie można. Tak samo manetka wspomaga tylko do prędkości 5 km na godzinę, więc nie da się już jechać na manetce i niestety Unia Europejska dobiera się do tych rowerów coraz bardziej i prawdopodobnie jakoś może w przyszłości będzie to się dało obejść, ale na razie nie widzę takiej opcji. Pokazałem Wam wcześniej, że rusza się na tym rowerze całkiem żwawo, ale nawet dla niektórych osób, które mają problemy z kolanami, może to być problematyczne, żeby tak ciężki rower ruszyć te 1,5 obrotu. Propozycja moja jest taka, żeby użyć sobie wtedy tej manetki do tej prędkości 5 km na godzinę i swobodnie poruszać pedałami. Po chwili rower rusza i już jedziemy normalnie ze wspomaganiem, także myślę, że to jest całkiem jeszcze spoko rozwiązanie. Napęd mechaniczny mogę powiedzieć, że jest typowe jak na tego typu rower. Z przodu jednorzędowa duża zębatka, z tyłu siedmiorzędowa przerzutka Shimano Tourney, która dobrze zmienia biegi, płynnie, nic się nie ścina i mamy też siedmiorzędowy wolnobieg, niestety nie od Shimano, tutaj jest od ATA. Takie zestawienie przełożeń pozwalają na napędzanie roweru do maksymalnie prędkości około 20 km na godzinę. Do tej prędkości czujecie jeszcze opór pedałów, a powyżej tej prędkości głównie ruszacie pedałami tylko po to, żeby silnik napędzał Was do wyższej prędkości, ale nie czujecie już, żeby Wasze nogi się wysilały, tylko ruszają się, jest to takie puste pedałowanie. Rower na pewno świetny jest do jazdy rekreacyjnej, takiej weekendowej, na przejażdżki z mężem, z żoną, z dziećmi. To jest tego typu rower, żeby sobie po płaskim gdzieś tam po piachu pojeździć, ale przed zakupem roweru elektrycznego zawsze ktoś mnie pyta, jak on podjeżdża pod górki. Także mamy tutaj bardzo stromą górkę, na którą podjeżdżają tylko prawdziwe rowery górskie, także sprawdzamy na piątym trybie wspomagania, zobaczymy na ile ten napęd mechaniczny jest uniwersalny i jakie jest przyspieszenie tego roweru, bo producent nie podaje wartości, czyli nie podaje, że on ma na przykład 50 Nm momentu obrotowego, według mnie ma ponad 50, może z 60, tylko że czuję, że napęd elektryczny może, ale napęd mechaniczny, który by się przydał tutaj bardziej uniwersalny, już wysiada. I niestety nie podjadę. Po tej małej porażce spróbowałem innego podejścia i pedałowałem mocno cisnąc na stojąco. Napęd mechaniczny był w tym momencie maksymalnie obciążony, ale pomimo tego łańcuch nie pękł. I choć ledwo co, to podjechałem.
chociaż udało mi się podjechać pod tą górkę, to nie powiedziałbym, że jest to rower do jazdy górskiej. Raczej doraźnie można go traktować, że bez problemu podjedzie pod pagórki, wszystkie wzniesienia w mieście, czy nawet na jakichś polskich wyżynach, ale nie raczej górach. Problem mam też podczas zjazdu, ponieważ hamulce powiedziałbym, że są takie trochę gumowate albo po 25 km się jeszcze nie dotarły. Kiedy zjeżdżacie z takiej stromej górki cały czas na zaciśniętych hamulcach, to bez problemu bezpiecznie zjedziecie. Są to hamulce mechaniczne, tarczowe, nie hydrauliczne. Za hydrauliczne trzeba już dopłacić do wyższego modelu Engine Pro. Więc jeśli ktoś chce jeździć po większych górach, to raczej polecam tamten rower. Tutaj, jeśli się natomiast rozpędzicie do wyższej prędkości, zjadąc w dół typu 40 km na godzinę, to potem naprawdę przy zaciśniętych na maksa hamulcach ciężko jest i tak wyhamować, pomimo tego, że jest tutaj gruba opona dająca dużo przyczepności. Ludzie kochają tego typu rowery właśnie za te małe 20-calowe koła z grubymi na 4 cale oponami, w których oczywiście przyczepność jest ważna, bo dzięki takiemu bieżnikowi na przykład nie wyrżniemy na żołędziach czy na zakrętach, ale to nie jest tak istotne jak to, jaki komfort jazdy dają takie grube opony. Po prostu amortyzują one wszystko, nie czujemy, że najedziemy na taki kamień czy na krawężnik, nie trzeba na nich uważać. To jest właśnie kwintesencja tych rowerów. Wygoda jazdy nie kończy się oczywiście na grubych oponach. To, dlaczego mielibyście wybrać ten rower, a nie Engwe EP2 Pro, to właśnie zawieszenie. Seria rowerów Engine od Engwe właśnie wyróżnia się tym, że poza przednim amortyzatorem ma też tylny amortyzator, dzięki czemu ta jazda jest dużo wygodniejsza. Jeśli wydaje Wam się, że na EP2 Pro jest wygodnie, to musicie się przesiąść na to. To nie jest duży amortyzator, ale naprawdę jego praca jest odczuwalna. Czy to na większych dziurach, czy nawet na mniejszych nierównościach, na kamieniach, po prostu to pracuje i jest to naprawdę odczuwalne na Waszym kręgosłupie. Amortyzator to standard, 70 mm skoku, fajnie, że jest wykorzystywany po całej długości goleni, można dodatkowo go zablokować, odblokować jeśli chcecie, no i tyle jeśli chodzi o zawieszenie. Siedzi się też na nim wygodnie. Przy moim wzroście 183 cm nie czuję dyskomfortu. Można sobie podnieść kierownicę dużo wyżej, jeśli chcecie. Powinno być wygodnie, bo ten rower może przejechać na jednej baterii nawet 120 km. Przynajmniej tak twierdzi producent. Bateria ta nie jest jakaś wielka, nie jest też mała, jest przeciętnej wielkości w tego typu rowerze. Ma 13 amperogodzin pojemności. Jest ona chowana tutaj, więc po prostu możecie ją wyciągnąć i naładować sobie na przykład poza rowerem, jeśli tak wolicie. Według mojego zużycia, a jeździłem na piątce, na trzecim trybie wspomagania, czasem na jedynce, można przejechać około 60 km. Te 120 km może być osiągalne, jeśli jedziecie w sprzyjających warunkach, czyli po płaskim, nie pod wiatr i tak dalej. Na pierwszym trybie wspomagania z prędkością około 15 km na godzinę. Jeśli taka jazda Was nie nudzi, no to jak najbardziej macie duży zasięg do dyspozycji. Według mnie najbardziej optymalny jest trzeci tryb wspomagania. Jedziecie sobie wtedy 20 km na godzinę, jeszcze macie przełożenia w napędzie mechanicznym, żeby dopedałować i sobie fajnie jedziecie. Na takim trybie myślę, że przejedziecie spokojnie 80 km. Na podsumowanie powiem Wam, że na pewno rower jest godny polecenia za 5000 zł, oferuje tyle, ile bym się spodziewał. Według mnie jest on dużo fajniejszy od EP2 Pro i tam różnica między tymi rowerami cenowa wynosi około 700-800 zł. Jeśli zależy Wam na większym komforcie jazdy, to uważam, że warto to dopłacić. Uważam też, że warto dopłacić jeszcze 1000 zł do wersji Engine Pro, ponieważ te hamulce hydrauliczne czy czujnik siły nacisku na pedały robią dużą różnicę między tymi rowerami, ale oczywiście jeśli ktoś nie chce wydawać już 6000 zł, a ma tylko 5 do wydania, to myślę, że ten Engine X będzie dla Was fajnym kompromisem między EP2 Pro a Engine Pro. Tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Macie jeszcze link poniżej w opisie i kod rabatowy ode mnie. Może będzie troszkę taniej.